Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Demony Diaz i zapraszam was na kolejnego włoskiego Souls-like'a, ale tym razem związanego jeszcze z szachami. To brzmi naprawdę szalenie i ciekaw jestem, czy Stone Machia, czy Stone Machia będzie lepszą produkcją niż na przykład Enotria. No bo wiadomo, naturalnie można te dwa tytuły ze sobą porównywać. To i to Souls-like, to i to włoski Souls-like. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sam opis gry ze Steama, jest on dość ubogi, dość krótki i brzmi w następujący sposób. W Stone Machia poprowadzisz pionka Zephiro uzbrojonego w moc szachów przez Medhelan, aby pokonać plagę aniołów i powrócić do nieba w epickiej przygodzie podobnej do Soulsów, do Souls-like'ów. To jest, słuchajcie, dość ciekawy setting, tak bym powiedział. Oczywiście rozpoczniemy sobie H, jak najbardziej. Jeszcze nie widziałem tego sposobu, żeby pod H było potwierdzanie. I no nie było niczego na pewno związanego z szachami i Soulsami jednocześnie, także jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tu jest nasz, słuchajcie, pionek. Poruszamy się w ten sposób. Co my tu mamy? Leczenie, X, skok, bieganie. Aha, tu się zamyka. To jest to rol. Okej. Okay. Widać, że trochę z jajem jest to zrobione. Tak wygląda poruszanie się. Tak jakbyśmy jakimś Wormsem trochę grali, nie? Tylko że byłby przerobiony na figurę szachową. No i słuchajcie, to jest od razu, też tak zaznaczę, produkcja, o której dowiedziałem się dzięki wam. Użytkownik Neo98711 polecił mi właśnie ogranie tego dema, które no, jest jeszcze dzisiaj możliwe do ogrania, także testuję i bardzo dziękuję za polecenie. Jeżeli macie, słuchajcie, jakieś inne jeszcze Souls-like'i, które waszym zdaniem wypadałoby ograć i chcielibyście, żebym po prostu je sprawdził, to dawajcie znać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny za każdą polecajkę po prostu. No i również zachęcam do zostawienia kciuka w górę pod tym filmem. Postaram się robić więcej tego typu materiałów, tak jak zresztą już ostatnio się trochę tych Souls-like'ów pojawia. Trochę tych dem mamy na Steamie dostępnych, więc warto trochę skorzystać z tej okazji. Tu jest chyba nasz pierwszy miecz. Czy to są przeciwnicy? Chyba tak, bo można ich namierzyć. Dobra, zdobyłem mieczor. Nie wiem, czemu jestem w podłodze. Aha, dobra, to tak jakby mech jest, coś takiego? Jest parowanie nawet! Parowanie nie ma animacji, jest tylko dźwięk. Aha, okej, czy oni się ruszają, to nie są jakieś takie manekiny ćwiczebne. Co tu się dzieje w ogóle? No ale, słuchajcie, ta gra nie udaje, nie? Czegoś, czym nie jest. Ta gra jest zrobiona trochę z jajem. Pytanie, ile będzie kosztowała w ogóle? No to jest ze strażnik. O Boże, co tu się odwala? No nie jest to poziom, wiecie, Draksasi, nie? Na pewno. Zobaczymy, co dalej będzie. Czy to wygląda... Runek tarcza. A, teraz są riposty. A, to jest zamykanie. Czyli... Nie ma chyba bloku. Nie, to jest blok. Okej. Tak, to jest blok. Nie wiem, czy mogę odbijać ataki tak dużego przeciwnika. Nie ma staminy żadnej? Chyba nie. Wydaje mi się, że chyba nie ma. Ale o dziwo. Ja wiem, że to prawdopodobnie korzysta w ogóle te latające miecze, przypominające krzyże, jakiś statek w powietrzu. Wszystko wygląda tak abstrakcyjnie i trochę jakby ktoś tutaj robił jakieś demko technologiczne, trochę jakby się w silniku bawił różnymi niepowiązanymi czasami z sobą modelami, ale to na przykład muszę przyznać, że no nie jest prześwietlone, nie? Jeżeli chodzi o światło, to wygląda całkiem okej. Nie jak na przykład... w tym chińskim, tak zwanym Sekiro. Y, wejście w interakcję. A to jest NPC jakiś! Hej, Zephiro! Mhm, to jest kontynuacja. Dziwne, naprawdę dziwne. Droga naprzód jest zablokowana przez kamiennego lwa! W kościele znajduje się oczywiście na końcu tej wyspy. Uważaj! Mhm.
czyli z tymi możemy powalczyć jeszcze. Wow, ej, dobra. Jest taki zryw po skoku. I podwójny atak możemy robić. Spoko. Aha, ten nie żyje. Czy ja mam tędy lecieć? Już nawet nie wiem, czy mogę... Mogę przyspieszyć. Okej, okay, lewym drążkiem. Są jakby takie nasze dusze? Coś takiego? Nie wiem, to jest jakaś taka... No właśnie, nie wiem, esencja, która mi miecz ładuje? Bo nie widzę żadnych dusz, żadnego doświadczenia. To chyba jest przy mieczu, nie? A może to jest po prostu moje doświadczenie, tylko ten dziwny sposób zaznaczone. Co tu się dzieje? Ej, dużo ich. Pierwszy raz mnie trafiły. Dobra, zblokowane. Chyba. Ło kurde! Udana riposta, w zasadzie parowanie powoduje, że zabijamy wrogów? Taki rozbłysk, nie? To generuje. Spoko. No to wygląda jak kościół na końcu wyspy. Wyspa nie wydaje się być mega pokaźna. Odblokowano. Okej. To jest leczenie. Okej, a to jest... To jest upiorne. Chyba nie mogę mu nic zrobić, co? O co chodzi w tej grze? Nie no, chyba nic nie zrobię. On po prostu dał mi leczenie. A ja go w podziękowaniu po prostu nawalam po głowie. No nie sądzę, żebyśmy byli w stanie coś tu więcej zrobić. O, muzyczka się zaczyna. Oho, to wygląda groźniej. No, zdecydowanie. Chyba to zblokowałem skutecznie. Minimalnie większa mogłaby być ta postać. Łatwiej by było jej, wiecie, ruchy obserwować tak kątem oka. No ładuje mi się ten wskaźnik w prawym górnym rogu. To jest chyba pasek po prostu postępu mojego poziomu, dlatego mamy zerowy poziom na razie. Wydawało mi się, że... Nie no, to jest mieczyk tam zaznaczony, ale... No nie wiem, to po prostu miecz będę ulepszał? Może do tego się będzie ograniczał rozwój postaci? Czy też no, pionka naszego. Dobra. Coś tu jest, jakaś informacja? Nie, to jest piórko. To jest miecz. Miecz, piórko? Cholera wie. Mogę tu wejść? Mogę. I to jest ten kamienny lew, nie? Mamy bossa, słuchajcie! Pierwszego! Muszę zobaczyć, czy jest cena tej gry już podana. Czemu ten HUD w ogóle nie znika w cutscence? O kurde. Strażnik sanktuarium! Aha, podwójny atak. Nie, no nie mam staminy żadnej, nie? W tej grze. O, nie mam heala już. Świetnie. Dobra, obszarówka. Leone di Pietra. Petrificatus! Tak, te niektóre ataki nawet dobrze wyglądają, nie? Choć no... Jest to mocno budżetowe, to ja nie mam żadnego checkpointu, naprawdę? Całą lokację od nowa przechodzimy. Ej, co jest? Naprawdę muszę jeszcze zbierać to wszystko od początku? Ja pierdzielę. No, myślę, że nic by nie zaszkodziło, gdyby moja postać była minimalnie większa. Łatwiej by było to wszystko obserwować po prostu. Dobra, ale teraz heala mam. Nie wiem, może oni w takie małe poziomy, tak oldschoolowo poszli po prostu. Nie macie checkpointu, bo wszystkie levele będą takie malutkie, a może samo demo tylko zawiera ten poziom na przykład? Też jest taka opcja w sumie, nie? O, wieża. Masz tu wieżę. Dobra. Ale one mają
niesamowitą synchronizację. Dobra, rozwalone. I zapewnia mi to również leczenie. Dobrze. Zerknę tylko... Jak tutaj jeszcze wygląda sytuacja? Nie wiem, czy podczas zgonu cokolwiek tracę tak naprawdę. Oho, oho, oho. To będzie większe wyzwanie. Kurde! Co za atak? Dobra, dużo nie brakuje. Żeby jeszcze tego ubić, dobra. No i się udało. Przerażająco to wygląda. Jakieś takie kurde węże. Stworzone z otchłani z nich wypadają. A tu nie mogę zaskoczyć. O, mogę teraz. Jest napisane coś w starożytnym języku. Problem jest taki, że ja się... wyleczyłem. Niestety. Dobra, proszę nie atakuj mi nikogo po drodze. Pójdziemy z tobą do bossa. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Aby tak to spróbować. Kurde, tu jest to bydle. Nie wiem, czy to jest... jako powiedzmy wystrój otoczenia. Czy można by było z nim zawalczyć w jakiś sposób. No i przede wszystkim, czy to ma jakikolwiek sens, nie? Bij go! Jezu, jaki damage robi mu! Okej, okay, nie można tego przeskoczyć. Dawaj, heala. Jaki bullet hell, co jest? Halo! Ła! Dobrze, się wyleczyłem. Dużo życia mu zjechałem, w bardzo szybki sposób. No ale też i on mi zabiera dużo życia, zobacz jakie to obrażenia robi. Na hita jestem. Nie. Nie. No nie, 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 nie. Kurde, jeszcze unik, jak tutaj taki bullet hell. Co to jest? Jak to jest pierwszy post, ja naprawdę nie chcę myśleć, co może się dziać dalej. Czy gra... Okej, okay, żyje. Myślałem, że może skraszowała. Gdzie jest ten... pocisk? Z drugiej strony jest, nie? To jest problem. Dobra. Idę po to jeszcze raz. I wkraczam z healem tutaj. W takim razie. Myślę, że tak będzie dobrze. Już po prostu... do totalnego absurdu dochodzimy, jeżeli chodzi o Soulstike. A ja nadal liczę, że znajdziemy jakiegoś dobrego w końcu do ogrania. Naprawdę. Przydałoby się. Trochę nie kumam tej idei... jakby... szczerze, dlaczego to ma być Soulstike według twórców, tak typowo, bo tutaj... ani nie macie systemu ognisk, ani nie macie chyba, przynajmniej na razie nie widzę, jakiegoś też... no... większego rozwoju postaci. No macie te klatki nietykalności i macie bossa po prostu, nie? Z Soulsów. To są chyba jedyne aspekty jak na razie. Oczywiście boss zablokowany. Mgłą. Dobra. Aczkolwiek wiecie co muszę powiedzieć, tak serio? Że ten boss ma dość czytelne ataki i one nie są jakoś źle zrobione. Powiem więcej, nawet są w miarę okej animowane. Natomiast ten bullet hell jest troszkę za długi, nie? No. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Pionku, zbij go!
Zaszachuj! Jajs! Mamy to! Skacomato. Nie wiem, o co chodzi. Wygraliśmy po prostu. Jezu, tego syfu tu wyleciało. To wygląda jak ten. Jak ropa. Jak Path of Man z Dark Souls 3 trochę. Judek z Gundyr. Ej, to mnie wessało! Puszczaj! Halo! A! Co jest? O, dobra. Którędy teraz? Stamtąd przyszedłem, nie? Chyba nic nie dropnęło. Poza tym, że taki syf wyleciał. Okej. Coś jeszcze tu będzie? Czy to jest koniec dema? Pióro? Nie no. Nie, bez jaj, to nie może być koniec. Pojawimy się gdzieś teraz, prawda? No musi tak być. Ravalo scultore. No kurde. Il più bello, marcito nel suo cuore, divelto, perse il controllo. Dal cielo egli è sceso per vedere che cosa è sorto. Ma tornando in paradiso, il re se ne era accorto. Condannate le sue ali, qui non vi era più dimora. Ma il destino ruppe i fili e venne uccisa la regina. Una guerra il cielo colse, chi col re, chi traditore. Mille ali furono recise ed il paradiso muore. Così si dipinse una storia sospesa. Un pedone valoroso marciò senza sosta, ma lui solo rimase a tenere difesa, come tanti egli cadde nella terra nascosta. To się robi zaskakująco mroczne. Coraz bliżej w ogóle statku jesteśmy. Brama jest zamknięta. Jakimś cudem nie możemy tędy przejść. Dobra. Chyba tutaj dopiero... jest jeszcze większa eksploracja. Ej, jest rozwój! Pionek może parować, będąc w powietrzu. Rapid mid air slash. Ale jak mogę gońcem grać? Albo wieżą, albo koniem. Mogę się przełączyć jakoś? Aha, i zużyłem dwóch punktów tych. Jeden ten, dobra. Są dwa jakby rodzaje punktów. Każdy tyle samo kosztuje, czyli więcej już nic nie zrobimy. Dzień dobry. Boże, jakie to upiorne wszystko jest. Halo, o co tu chodzi? Nie możemy porozmawiać. O, możemy. Derasin. To brzmi prawie jak ta gra od From Software. Derasin? Właśnie chyba nawet, tylko inaczej pisane. Dobra, dialog nie znika. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Zaciął się. Boże. O co tu chodzi? Jest jakaś lokacja wypadowa, czy co? Co tu się odwala w tej grze? Halo? Sekret? Może? Nic nie widzę tu prawie. Może tu jakoś na górę? Nie no, nie doskoczymy aż tak daleko bez przesady. O kurde, o kurde. Wow, ej, zrepostowane, nice. I od razu heal jeszcze siadł. I znowu bullet hell. Zu. Co to jest za przeciwnik? Ale ta gra jest dziwna. Ten tutorial, można powiedzieć, przed pierwszym bossem. Taki spokojny, wyważony, kolorowy, a tu się robi jakoś psychodelicznie i przerażająco, no i jeszcze wymagająco. Coś tu było?
The armored boar Samuel. He's too powerful. Uzbrojony dzik Samuel. Rozdajmy na nowo nasze punkty. Możesz biegać i rolować w powietrzu, to jest fajne. Ej, serio można rolować w powietrzu, ale jaja. Dzięki za radę. A tu co tu się odpierdziela? Cofnij się, powiedziałem, cofnij się, cofaj się, odejdź stąd. Boże, ale tu, nie żeby coś, ale nad tobą jest takie samo, nie? Toposancjopanca. Mój mistrz zdecydował się rzucić wyzwanie w zamku. Imbecel. No niezły szacunek do mistrza. Masz, szczurze. O, mieczor. Nie mówcie mi, że za każdym razem będę musiał po to biegać tutaj. Zobaczmy jeszcze. A tu? No nie, tu niczego nie ma. Wydaje mi się, że jakbym się postarał, to bym na ten mur wskoczył. Ale nie wiem, czy tam dałoby radę za mapę wypaść, czy nie. Może z tym rolem w sumie? Właśnie, z rolem. Nie, nie doskoczymy. Kurde, ale można naprawdę dziwne akcje tu odwalać. Dobra, spróbujmy tędy jeszcze raz. I tutaj. Czy ten bullet hell możemy... O Jezu, nie powinienem go namierzać. Ten bullet hell możemy fajnie przeżyć rolem w powietrzu, po prostu na to wychodzi. O kurde, ale to namierzanie po prostu działa fatalnie. Jest kilku przeciwników. Nie bez jaj. Dobra, przerolowany. O kurde, tym razem już nie. No nie, no bez jaj. To jest jakiś kurde zgniły ananas mnie wyjaśnia. Nie rozumiem, co tu chodzi, nie? No nie jest to, słuchajcie, wybitny tytuł. To, no nie wiem, to bardziej dla żartu można grę potraktować i sobie jak komuś naprawdę mega nudzi, to odpalić. Muszę zobaczyć jeszcze... O, coś innego tu będzie. Muszę zobaczyć, ile to w ogóle ma kosztować. Czy cena jest już w ogóle podana. Kraby! Kraby w grach! No, to jest ciekawe. Właśnie, jeżeli ktoś z was nie grał, to naprawdę, uwaga, warto. To warto naprawdę nadrobić sobie na przykład Another Crab's Treasure, czyli Souls-like'a o krabach. To jest, słuchajcie, gra, którą w całości nagrałem. To, co tutaj wam teraz pokazuję, to jest oczywiście strona sponsora kanału i pokazuję wam to w ramach reklamy. Jeżeli gra wam się na przykład spodoba, zainteresuje was i kupicie z linka, który jest w opisie tego filmu, w ten sposób wesprzecie mój kanał, a także kupicie grę 55% taniej na Instant Gaming. A jeżeli gracie na przykład na konsolach, no to tutaj znajdziecie też gry konsolowe, tak jak widzicie, jest PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, ale również są i do ładowania PlayStation. Jeżeli na przykład swojej gry na Instant Gaming na konsolę tutaj nie znajdziecie, no to możecie kupić sobie właśnie wspomniane doładowanie też taniej. Czyli na przykład kupując 100 zł oszczędzacie 14% i dodatkowo, jeżeli dana gra, która was interesuje, jest na przykład w PlayStation Store na promocji, to macie też tamtą promocję aktywną. Czyli kupujecie doładowanie taniej i jeszcze zaoszczędzacie na promocji. Moim zdaniem super sprawa, ale teraz już, przepraszam, wróćmy do odcinka. Ale wróćmy już do odcinka i słuchajcie, zobaczymy jeszcze może sobie ten inny teren, który tutaj mamy. Kto wie, może taka okrężna droga będzie dobra. O kurde, ej, to jest to bydle, nie? Przed którym nas tamten próbował powstrzymać. W sensie, żeby to nie wparowało do miasta. Czy mogę z tym zawalczyć w ogóle jakoś? Mogę. Przerażająco to wygląda. Trochę jak taka kula ciał z Demon's Souls. Ale nie, zaraz, ja nie mogę z tym walczyć. Ja nie walczyłem przypadkiem z tymi tutaj. Kurde, on po prostu respi moby inne.
Ale ogólnie nie wiem, czy ja jestem w stanie to jakoś pokonać, czy to tak bez końca się dzieje. No chyba bez końca. Dobra, to jest bez sensu walka z tym. Dziwaczny pomysł, dziwaczny przeciwnik. Tak chyba się najszybciej będzie poruszało w tej grze. No i żeby było śmiesznie, no to jeszcze praktycznie bezkosztowo. Co to kurde jest? I ten kadr nawet fajnie wyglądał, nie? Tu. Co jest kurde? To jest mój moment. To ten sam el... To było? Uzbrojony, opancerzony dzik. No, mamy konia, słuchajcie. Nie no, srogie obrażenia zadaję, naprawdę. Całkiem niezły soundtrack tutaj się odpalił, szkoda, że nie udało mi się go trochę dłużej posłuchać jeszcze. Możemy polecić do niego i zobaczyć, jak tam jeszcze będzie dalej tak walka wyglądała. Ciekawe właśnie, na ile samo demko wystarczy, ale no generalnie widać, że jest to troszeczkę raczej na takiej zasadzie, że mamy króciutkie lokacje. No i bez żadnych checkpointów, bez ognisk w tym sensie. A tu jasno będzie, jak zawalczymy. Totalnie inny klimat będzie tego miejsca. I po prostu... no mamy bossa na końcu i tyle, nie? I jazda z kolejną lokacją. Patrz, jak się zrespił przed nami. Co ty kurde robisz? Okej. Okay. Bardzo mało heal'a dodaję. Jak ten, awatar z tego drzewa trochę, nie? Jezu, jakie to obrażenia mi robi. Jest jakieś nienormalne. Okej. No nie, nie był to idealny unik. Wciągnął to wszystko z nas jeszcze. Nie, no tak wiecie co, generalnie oceniając ten tytuł, tak naprawdę na serio mówię, no to ciężko by było to ocenić, nie? Bardziej grę traktuję humorystycznie, zaraz zobaczę, ile to w ogóle kosztuje na Steamie. No, wrogowie respiący się na naszych oczach, jak... w jakichś customowych poziomach w Serious Samie sprzed 20 lat, gdzie dużo rzeczy, no kupy się nie trzyma w tej produkcji. No nie będę chyba tutaj, słuchajcie, mega jakieś analizy robić. No każdy wie, że to i widzi, że to raczej nie jest produkcja, która jest jakoś ambitna. Raczej to jest też takiego trochę dla żartu zrobionego. Jeżeli ta cena będzie faktycznie nie żartem, a adekwatna, czyli tam jakieś... no nie wiem, no... no max do 50 zł, nie wiem ile to ma oczywiście jeszcze kontentu przed sobą. To może dla kogoś na zasadzie jakiegoś takiego boss rusha z drobną eksploracją, która no, do końca sensu nie ma, bo nie dostajemy jakichś sensownych nagród. Tutaj można przebiec to wszystko równie dobrze, nie? No to może to będzie miało... aha, i to po prostu... się otworzyło, czyli nie musimy teraz tak dookoła biegać, okej. No to może to będzie dla kogoś w takiej sytuacji jakkolwiek opłacalne. Patrzcie, otworzyłem sobie jakieś przejście, mam coś. No i jest jakieś pomieszczenie jeszcze, no kurde, sekret normalnie odnalazłem. Tylko na razie ten budynek jest totalnie pusty. Czy coś tutaj znajdę? To jest dobre pytanie. Mhm. No jest leczenie. Ja jeszcze więcej pustych pięter poproszę. O! O! Przeszliśmy transformację w wieżę. Kurde, czy ja mogę się teraz w asasyna zabawić i zaskoczyć tutaj do jakiegoś siana? Nie widzę go. Nie widzę stogu siana. A może tu nie ma fall damage'a? No nie ma, słuchajcie, obrażeń w wypadku. To spoko.
Ale role nie istnieją. Nie istnieje, ale pod ripostą. Dziwne. O Jezu, co tu się odwaliło? Znowuż? Dobra, idziemy do bossa, zobaczymy jak wytrzymałość będzie wyglądała. No i strzałkami się teraz przełączamy, między innymi, nie wiem, może to było wcześniej dostępne, ale nie zwróciłem uwagi na to. No, nie zauważyłem, żebym jakoś inaczej żył teraz tutaj. Kurde. Wiecie, to jest gra troszeczkę w tym stylu jak Another Crab's Treasure, tylko że tam było to bardziej rozwinięte na pewno. I fabularnie, pod kątem tych NPC-tów, pod kątem nawet dopracowania tej gry, lokacji, no tam był taki faktycznie, no większe mapy były takie stylizowane na faktycznie jakiś taki otwarty świat wręcz, można powiedzieć. No tutaj sprawa ma się totalnie inaczej. Dobra, spróbujemy jako goniec jeszcze coś tu ugrać, ale nie wiem, czy to będzie miało większy sens. Przynajmniej każdą formę pokażę wam. No mamy tylko 4 figury szachowe. Nie wiem, może jest jakaś opcja, żeby się w Hetmana zmienić, czy Królową, jak kto woli, w jakiejś takiej dalszej części gry. No w demie mamy te 4. W skillach też nie widziałem niczego więcej, więc raczej bym nie zakładał. Ale kto wie. Wow. Coś inni przeciwnicy jeszcze. Dziwne animacje są, nie? Ogólnie. Dobra. Chyba nikogo w okolicy nie ma, żeby nam przeszkadzał. No mam jedno leczenie. Więc tyle dobrego. Nie wiem, jakie obrażenia mu robię. Paska zdrowia nie widzę jeszcze. Okej. To jest bardzo chyba dobra forma na bossa. Bardzo szybkie ataki. O Jezu, ale jestem na 2 hity, dosłownie. Wygląda to trochę, tak w sensie cała gra, jeżeli chodzi o wykonanie, no jest inna, bo mamy inne moby chociażby, tak? Ale generalnie strasznie przypomina mi to wykonaniem, mam na myśli mechaniki, mam na myśli jakość ogólnie. Z taką grę, którą też pokazywałem, która nazywa się Sinner Sacrifice for Redemption. To była gra, która była Souls-like'iem, gdzie mieliśmy tylko walki z bossami i tam było tak, że im więcej graliście, tym i z każdym kolejnym zabitym bossem, tym mieliście trudniej. Więc taką odwrotną stronę, zamiast rozwijać postać, to mieliście odbierane pewne właściwości i mieliście dodatkowe utrudnienia. Kurczę, no i dobra, moi drodzy, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę grę w wersji demonstracyjnej. Jestem ciekaw, co sądzicie, jestem ciekaw, czy to w ogóle z Xenotrym mi się kojarzy ta postać przez to, przez tą sylwetkę całą i jakby, no nie wiem, strasznie mi vibe Xenotry daje, to nakrycie głowy, ta głowa ogólnie jako wykonanie, pociągła właśnie sylwetka, tak jak wspomniałem. Trochę taka ala peleryna, no nie wiem, dobra. Moi drodzy, także to tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, dawajcie znać w komentarzach. Na pewno jest to jeden z zabawniejszych i bardziej nietypowych Souls-like'ów, no ale nie oszukujmy się, że to nie jest gra jakoś mega wysoce budżetowa i w żadnym wypadku nie jest to coś wysoce jakościowego również. Czy gra jest, słuchajcie, na razie wyceniona jakkolwiek? Z tego co widzę, no to niestety nie. Data planowana premiery to 2025 rok, także dość podobnie, kolejny Souls-like na przyszły rok, no ale nie oszukujmy się, to na pewno nie będzie mój priorytet na przyszły rok. Bardziej potraktowałem to jako ciekawostkę. No ciężko mi Stone Machie czy Machie potraktować jakoś poważnie, nie? A wy, co sądzicie? Dajcie znać i cóż, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!
I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.